Chwała Bogu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na niedzielnym nabożeństwie Kościoła Chrystusowego Zbawienie w Jezusie w Białej Podlaski. Halleluja! Miło jest mi przywitać wszystkich, którzy uczestniczą w naszym nabożeństwie. Cieszę się z tego, że będziemy mieli dobry czas, bo zawsze, gdy zgromadzamy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, gdy mamy społeczność z naszym Ojcem w Duchu Świętym, mamy dobry czas, więc bracie i siostro, każdy, kto uczestniczy w tym nabożeństwie, niech oczekuje dobrego czasu. Miej oczekiwanie, słuchaj, nie bądź po prostu uczestnikiem, który jest, ale miej oczekiwanie, że spotkasz się z Panem, że coś od Niego otrzymasz, że dostaniesz odpowiedź, że będziesz mógł przynieść Mu swoje modlitwy, swoje potrzeby, a On usłyszy Cię z niebios. Miej oczekiwanie, niech każdy z nas ma jakieś oczekiwanie, a z wdzięcznością, którą mamy w sercu, przyjdźmy do Pana i uwielbijmy Go. Za chwilę będziemy śpiewać pieśni, za chwilę będziemy grać naszą muzykę, halleluja, dla Jego chwały, by On był wywyższony słowami, wyrazem naszej miłości, naszej duszy, w naszym śpiewaniu, graniu, w modlitwach, by Jemu się wzniosła chwała z tego miejsca. Więc zachęcam Cię, bracie i siostry, uczestniku naszego nabożeństwa, angażuj się, uwielbiaj Boga i przychodź do Boga i chwal Go i bądź pewien tego, że jeśli masz to pragnienie, jeśli masz czyste serce, a wierzę, że każdy z nas ma serce pragnące, czyste, to miej tą pewność, że przyjdzie, że On przyjdzie. On dał obietnicę, że On jest tam, gdzie Jego lud się zgromadza w Jego imieniu, dwóch albo trzech, że On jest tam, gdzie Jego lud sławi, wywyższa Go i On mieszka w chwale swojego ludu. Więc gdy Go wywyższamy, gdy Go uwielbiamy, przychodzi święta Boża obecność. Panie, my potrzebujemy Twojej obecności. Przyjdźmy do Pana z modlitwą. Panie nasz, my potrzebujemy Twojej obecności. My potrzebujemy Ciebie, Panie, potrzebujemy Ciebie, wyznajemy to i naprawdę przychodzimy dzisiaj, Panie, do Ciebie z dziękczynieniem, chwałą, uwielbieniem, Panie, z otwartymi sercami, pragnącymi sercami, bo, Panie, chcemy się z Tobą spotykać. I tak jak, Panie, mówi psalmista, dusza nasza i ciało nasze pragną Ciebie, Panie. Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna, pragniemy Ciebie. Pragniemy przebywać w Twojej świątyni, blisko Ciebie, w Twojej obecności. Bo, Panie, gdy jesteśmy z Tobą, jest nam dobrze. Gdy Ty przychodzisz, Panie, czujemy się spełnieni, bo jest, Panie, bo Twoja obecność, Panie, Twoja pełnia wypełnia nas, nasz duch, Panie, łączy się, przychodzi, odczuwa, Panie, jest blisko Ciebie, jest połączony z Tobą, Panie, jak mówi Twoje słowo, i głębina przyzywa głębinę, i więcej, i pragniemy Cię więcej, Boże nasz, dzisiaj. Gdy będziemy Cię radowali przed Tobą, gdy będziemy Tobie śpiewali pieśni, Panie, dziękczynienia, uwielbienia, Ty usłysz nas z niebios, przyjdź, Panie, i poruszaj się pomiędzy nami i daj, Panie, by każda osoba, każdy uczestnik tego nabożeństwa, Panie, mógł być w Tobie ubłogosławiony. Bo, Panie, Ty chcesz dla nas wszystkiego, co najlepsze. Ty, Panie, objawiłeś nam swoją wolę w wielkiej miłości, jaką okazałeś w swoim Synu jednorodzonym, który przyszedł na świat, by życie swoje położyć za nas. I my wiemy, Panie, że Ty chcesz wszystkiego, co najlepsze. Twój Syn, a nasz mistrz i Zbawiciel, Jezus Chrystus, cały czas, Panie, pokazywał Twoje serce. On mówił, że nie czyni nic sam z siebie, ale to, co Ojciec mówi, aby czynił. I objawiał, Panie, Twoją wolę względem wszystkich ludzi. I my, Panie, wiemy, że wszystko, że Ty chcesz dla nas wszystkiego, co dobre. Dlatego spodziewamy się, Panie, wszystkiego, co dobre, teraz do Ciebie przychodząc. Prosimy Cię, Panie, prowadź nas, błogosław nam, poruszaj się pomiędzy nami, Panie, i dawaj, by każda osoba, każdy uczestnik tego spotkania był w Tobie ubłogosławiony. A, Panie, nasze dziękczynienie, uwielbienie, modlitwy przyjmij, Panie, jako nową pieśń, jako miłą woń, niech się wzniosą przed Twój tron. I, Panie, prosimy Cię też o uzdolnienie, o błogosławieństwo, o namaszczenie, o prowadzenie, bo nie chcemy, Panie, sami z siebie tak robić po prostu coś, ale chcemy, Panie, być zainspirowani przez Ciebie, dotknięci przez Ciebie, poprowadzeni przez Ciebie, wspaniały Święty Duchu. Halleluja, wielbimy Cię, nasz Panie. Wychwalamy i błogosławimy. I teraz prosimy Cię o Twoje, Panie, błogosławieństwo. Daj, by chwała była Tobie oddana, a Twoje dzieci w Tobie były błogosławione. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Śpiewajmy, grajmy dla Pana chwały, a imię Jego niech będzie wywyższone, a my bądźmy w Nim błogosławieni. Halleluja. Pracujemy, póki lata młode, pracy naszej Bogu.
że możemy Tobie śpiewać i grać. A Ty, Duchu Święty, jesteś pośród nas, Panie. Ale coś się wydarzyło, Panie, że Ty przyszedłeś. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że możemy teraz wspominać ten czas. Wspominać to, co Ty uczyniłeś dla nas. Będąc Bogiem, przyszedłeś, Panie, na ziemię. I Twoja miłość nie pozwoliła Ci, by nas nie zbawić. Dziękujemy Ci za Twoją ogromną miłość i za Twoją łaskę dla nas. Dlatego, Panie, teraz mówimy, że pamiętamy, co dla nas uczyniłeś. Pobłogosław ten czas przy stole, Panie. Pobłogosław usługujących, pobłogosław nas przyjmujących chleb i wino, Panie. A Twoje imię niechaj będzie uwielbione i wywyższone, bo Ty jesteś wielkim, wspaniałym Bogiem dla nas. Bądź wywyższony po wieki wieków. Amen. Przeczytamy teraz fragment z Ewangelii Łukasza, rozdział 22, od wersetu 14. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim, i rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Za chwilę brat Zbyszek poprowadzi nas w modlitwie. Będziemy błogosławić chleb i wino, tak samo jak Jezus błogosławił je wobec swoich uczniów. Mamy też okazję, żeby, jeżeli tylko chcemy wziąć udział w wieczerzy, żeby wyznać swoje grzechy przed Bogiem naszym Panem i prosić o przebaczenie, żeby z czystym sercem stanąć teraz przed stołem. Błogosławmy naszego Pana. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Ojcze. Bądź wywyższony i uwielbiony, nasz Panie. Bądź uwielbiony, Królu. Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. Ty jesteś Panem naszym. Ty prowadzisz nas w łasce swojej, w swoim błogosławieństwie. Panie, dziękujemy Ci za ten czas. Panie, dziękujemy Ci za to miejsce. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy tutaj stać, że możemy wielbić Twoje imię, że możemy radować się z tego, że zostaliśmy oczyszczeni, oczyszczeni krwią naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Panie, Ty przyszedłeś tutaj w łasce swojej, Ty przyszedłeś w wielkiej miłości do swojego stworzenia. Przyszedłeś tutaj na ziemię, do stworzenia swego, a oni Cię nie poznali, a my nie poznaliśmy Ciebie, Panie. Ale Ty, Panie, przyszedłeś po to, aby dać wolność wszystkim tym, którzy są obciążeni, dać wolność tym wszystkim, którzy są obciążeni grzechem, którzy są obciążeni chorobami, którzy są obciążeni codziennym życiem. A Ty dajesz wolność, Ty dajesz wolność, Panie, Ty dajesz wolność poprzez swoją świętą krew. Bo tam na krzyżu Golgoty dokonał się cud, dokonała się wielka ofiara. Ty, Panie, oddałeś swoje życie za nas, bo to my byliśmy obciążeni tym grzechem. To my byliśmy obciążeni tymi wszystkimi brudami. A Ty, jedyny bez winy, baranek bez skazy, przyszedłeś po to, aby dać wolność dzieciom swoim. Aby dać wolność od wszelkiego brudu, od wszelkiego grzechu, od wszelkiej choroby. Aby dać zwycięstwo. Bo tak, to nie jest tylko wolność, to jest zwycięstwo. To jest Twoje zwycięstwo, Panie, które Ty ofiarowałeś nam. Ty pokonałeś śmierć.
Grób nie mógł Cię zatrzymać. Ty pokonałeś szatana i odebrałeś klucz od śmierci, od piekła. Ty, Panie, wyprowadziłeś jeńców i stanąłeś po prawicy Ojca Najwyższego. I Tobie zostało położone wszystko pod stopy, bo wszelka władza, Panie, jest pod Tobą. A my, dzieci Twoje, wielbimy Cię. A my, dzieci Twoje, uwielbiamy Cię i chwalimy Twoje święte imię. I radujemy się Twoim zbawieniem, radujemy się Twoją wolnością, radujemy się Twoim błogosławieństwem, radujemy się Twoim zwycięstwem. Zwycięstwem Twoim, które jest naszym zwycięstwem, bo Ty obdarowałeś nas tą łaską, Ty obdarowałeś nas tą siłą. Nie po to, abyśmy stali tutaj biednie, nie po to, abyśmy się przyglądali, ale po to, abyśmy stanęli przeciwko szatanowi, przeciwko jego hordom, jako światłość Twoja, jako Twoje zastępy, jako Twoje dzieci, które mają moc Twoją, które mają moc zbawienia Twojej świętej krwi, które nie muszą się lękać świata tego, bo Ty zwyciężyłeś świat i Ty dałeś to zwycięstwo dla tych wszystkich, którzy uwierzyli, bo przez wiarę my zwyciężamy świat. Prowadź nas, Panie, w łasce swojej, prowadź nas w zwycięstwie swoim. Nie chcemy stać trwożliwi, nie chcemy stać zastraszeni, ale chcemy iść, Panie, tam, gdzie Ty nas poprowadzić. Idź w mocy Jezusa Chrystusa, iść w mocy Twojego świętego imienia, iść w mocy Twojej świętej krwi i nieść Twoją łaskę dla całego świata, nieść Twoją światłość, aby świat pogrążony w ciemności poznał Twoje zwycięstwo, poznał Twoją wolność, poznał Twoje uwolnienie, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym, że Ty jesteś Zbawcą, że Ty dajesz wolność, że Ty prowadzisz. Ty jesteś dawcą życia, Panie. Ty jesteś naszą wodą, naszym zdrojem, z którego pijemy każdego dnia. Ty dałeś nam swoją wodę życia, a imię Twoje niechaj będzie uwielbione, a imię Twoje niechaj będzie uwielbione na naszych ustach, a imię Twoje niechaj będzie uwielbione w naszych sercach. Będziemy Cię, Panie, uwielbiać każdego dnia. Będziemy wysławiać Twoje imię. Bądź wywyższony. Hosanna. Alleluja. Amen. Już po wieczerzy Jezus wziął kielich i błogosławiąc go mówił: to jest kielich nowego przymierza we krwi mojej, która się za was wylewa.
to czyńcie na pamiątkę moją. Brat Marcin nas poprowadzi w modlitwie. Wspaniały Ojcze, jedyny Królu, dziękujemy Ci, Panie, za to, że to Ty nas tak ukochałeś. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nas stworzyłeś. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nas ukształtowałeś, Panie. Dziękujemy Ci za Twojego Ducha, Panie, którego Ty w nas wetknąłeś. Panie, dziękujemy Ci też za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który w pewnym momencie przyszedł na świat i stał się jednym z nas. Panie, dziękujemy Ci, że Twój Syn Jezus Chrystus, będąc jednym z nas, pokazał nam, jak mamy żyć. Dziękujemy Ci za ten czas, Panie, Jego spędzony tu na ziemi. Dziękujemy Ci za Jego nauki. Dziękujemy Ci, Panie, też za to, że pokazał nam drogę do Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, też i za to, że Twój Syn Jezus Chrystus w godzinie próby nie zawahał się i oddał za nas swoje życie. Poświęcił swoje ciało, poświęcił swoją krew. Przelał swoją przenajświętszą krew na krzyżu za nas, za nasze grzechy. Bo On był święty, On był czysty, On był przenajświętszy. On nie miał żadnego grzechu, ale umarł za nas. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, bo ta śmierć Go nie zatrzymała, krzyż Go nie zatrzymał. Nastąpiło zwycięstwo, wielkie zwycięstwo. I drzwi do Ciebie, Panie, drzwi do Ciebie, Ojcze, zostały otwarte dzięki Twojemu Synowi. Dziękujemy Ci za tą miłość. Dziękujemy Ci, że Ty nas nigdy nie pozostawiasz samym. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś zawsze z nami. Możemy Ci cały czas, Panie, dziękować i wysławiamy Cię, bo Ty jesteś wielkim Panem. Jesteś jedynym Bogiem, prawdziwym Królem. I chcemy Ci oddać wszelką chwałę i cześć. I my chcemy Ci oddawać w każdej chwili, w każdej minucie naszego życia. Wszelką chwałę, cześć i błogosławieństwo. Bo Ty jesteś jedynym Bogiem. Ty jesteś prawdziwym, jedynym Bogiem i nie ma innego Pana na ziemi oprócz Ciebie. Nie ma innego Boga na ziemi oprócz Ciebie. Szatan próbuje podrabiać Twoje słowo, szatan próbuje podrabiać Ciebie, wysyłając różnych bożków i wiemy, że wiele osób zostało zwiedzionych. I dziękujemy Ci jeszcze bardziej, Panie, za to, że to Ty nas trzymasz przy sobie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nam pokazujesz prawdę. Dziękujemy Ci, że Ty nas wlewasz w nasze swoje słowo każdego dnia. Dziękujemy Ci, że Ty nas prowadzisz. I Panie, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo. Błogosław, Panie, ten czas, Panie, ten wspaniały czas, kiedy my wspominamy to, co Twój Syn Jezus Chrystus dokonał na krzyżu. To zwycięstwo, to przelanie przenajświętszej krwi. Dziękujemy Ci za ten czas, Panie, który miał Twój Syn ze swoimi przyjaciółmi, apostołami i ma razem z nami teraz. Bo my wiemy, że On jest obecny w Duchu Świętym i wiemy, że jest pomiędzy nami, nas dotyka. Prosimy Cię, Panie, błogosław te wino, symbolizujące krew, przenajświętszą krew, krew bezgrzeszną, która została przelana za nas na krzyżu. Błogosław, Panie, każdą osobę, która to będzie spożywała, która dzisiaj się dołącza i która chce, Panie, być w jedności z Twoim Synem. Chce, Panie, być w jedności z Tobą. Błogosław, Panie, każdą tutaj osobę, która dzisiaj będzie przystępowała do tej wieczerzy. A Tobie niech będzie dana wszelka chwała, cześć, bo Ty jesteś wielkim Panem. Ty jesteś prawdziwym Bogiem. Ty jesteś jedynym Królem. Tobie hołd, Tobie cześć, Tobie uwielbienie. Amen.
Ojcze Wszechmogący, pamiętamy, Panie, o tym, co dla nas zrobiłeś, Boże. Chociaż nie musiałeś, jesteś przecież Bogiem wspaniałym, wielkim. Wszystko wyszło, Panie, spod Twojej ręki. Nie musiałeś zupełnie nic robić, a jednak pokochałeś nas, ludzi, jednak zwróciłeś, Panie, swój wzrok w naszą stronę i przygotowałeś dla nas odkupienie, przygotowałeś zbawienie. Dałeś nam swojego Syna, który umarł na krzyżu za wszystkie nasze grzechy, przewinienia i choroby. Nie był niczemu winien, Panie, a poniósł karę za każdego z nas. Teraz my jesteśmy niewinni w Jezusie Chrystusie. Dlatego pamiętamy, dlatego jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy Ci, o Jezu Wszechmogący. Wyznajemy Ciebie jako naszego Boga i Pana i Zbawiciela. I uznajemy Ciebie Panem w naszym życiu, Panie, i na tym miejscu. I prosimy Ciebie, abyś przyjął, Panie, to uwielbienie teraz. Mamy nadzieję, że będzie to dla Ciebie miłą wonią. Ześlij, Panie, swojego Ducha i prowadź nas w uwielbieniu, bo chcemy, żeby Bóg nas był uwielbiony godnie, godnie naszego Boga, godnie Wszechmogącego Pana. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Amen.
Już ma taką miłość, że nie zlicza.
Jesteś tu, jesteś pośród nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz w każdym z nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, jesteś pośród nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz w każdym z nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś tu i dotykasz serc. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, leczysz każde. Wciąż działasz, nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Podczasem tego.
Jesteś tam, gdzie niewiadoma, tam znajdę grunt dla wiary mej. Nad oceanów, nad oceanów do mnie wołasz, gdzie każdy krok niepewny jest. Ty jesteś tam, gdzie nie znajdę grunt dla wiary mej. I będę wzywać imię Twe. I ponad fale patrzeć chcę, gdy burzą się na górze pokój. Gdzie pójdziesz Ty?
Alleluja. Święty Pan, cudowny Król. Jak to cudownie, Panie, zanurzać się w uwielbianiu Twojego wielkiego, świętego imienia. Jak to cudownie, Panie, rozpływać się w Twojej miłości, kiedy Ty nas... Ty nas zbawiasz, Ty nas ratujesz, Ty nas wprowadzasz do swojego Królestwa. Chwała Ci, Panie, chwała Ci, Boże Wszechmogący. Radujemy się Tobą, cieszymy się. Zgromadziłeś nas na tym miejscu, w swojej miłości, w swojej dobroci, w swojej wielkiej łasce. Miłosierdzie Twoje nie ma granic, Panie. Dlatego korzymy się przed Twoim obliczem. Uniżamy się przed Tobą, Panie, bo od Ciebie bierzemy absolutnie wszystko. Chcemy być pokorni przed Tobą. I wtedy, kiedy zaczynamy nie być pokorni, zatrzymuj nas, Panie, bo wszystko stracimy. Boże nasz, chcemy być posłuszni Tobie, chodzić tylko Twoimi drogami. Dlatego prowadź nas do Twojej wieczności. Napełnij nas teraz swoim świętym Słowem. Daj, Panie, Twoje namaszczenie, daj Twoje pomazanie i poprowadź nas w Twojej mądrości. Bądź wywyższony, Hosanna, Hosanna, Królu nieba i ziemi, bądź błogosławiony. Odtąd, aż na wieki. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen, amen. Weźmy Biblię w swoje ręce i złożmy Panu naszemu wyznanie. I powiedzmy tak, to jest moja Biblia. Jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Potrafię wszystko, o czym Biblia mówi, że potrafię. Dzisiaj będę nauczany Słowa Bożego. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny, a moje serce jest otwarte. Nigdy już nie będę taki sam. Bo teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne, wiecznie żywe ziarno Słowa Bożego. Alleluja, amen. Błogosławmy tych, którzy są wokół nas i słuchajmy Słowo Pańskie. Boże imię jest ponad wszystko, a słuchanie Jego głosu jest najważniejsze w życiu naszym. Mamy być posłuszni, po prostu posłuszni głosowi naszego Pana. I o tym właśnie chciałem dzisiaj rozważać Słowo Boże, które jest zapisane w pierwszej księdze Kronik, 14 rozdział od 8 do 17 wersetu. I czytamy tak. A gdy Filistyńczycy usłyszeli, że Dawid został namaszczony na króla nad całym Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby pojmać Dawida. W Samuelowej jest powiedziane pochwycić Dawida, pojmać, pochwycić. Dawid zaś, dowiedziawszy się o tym, wyszedł naprzeciw nich. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się na równinie Refaim, zapytał Dawid Boga, czy mam ruszyć na Filistyńczyków i czy ty wydasz ich w moje ręce? Pan mu odpowiedział, ruszaj, a ja wydam ich w twoje ręce. I ruszyli na Baal Perazim, czyli Pan Przełomów. I tam Dawid ich pobił. Po czym Dawid rzekł, przełamał Bóg moją ręką moich nieprzyjaciół, jak przełamują się wody. Dlatego nazwano tę miejscowość Baal Perazim, czyli Pan
przełomów. Porzucili tam nawet swoje bożki i Dawid nakazał, aby spalono je w ogniu. Gdy zaś Filistyńczycy ponownie rozłożyli się na równinie, Dawid znowu pytał Boga, ale Bóg mu rzekł: nie ruszaj za nimi, lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy rusz do bitwy, gdyż wtedy pójdzie Bóg przed tobą, aby pobić wojsko filistyńskie. Dawid uczynił tak, jak mu nakazał Bóg, i pobił wojsko filistyńskie od Gibeon aż do Gezer. Wtedy rozeszła się sława Dawida po wszystkich krajach, a Pan sprawił, że lęk przed nim napawał wszystkie narody. Słuchanie głosu Bożego jest bardzo ważne w naszym życiu. I my jako wierzący ludzie musimy się nauczyć słuchać tego, co Bóg do nas mówi. Zwróćmy uwagę na te wersety, które przeczytaliśmy. Ciekawa rzecz. Rozłożyli się w dolinie Filistyńczycy i Bóg powiedział: nacieraj, ruszaj. Zapytał Pana Dawid. I on ruszył i zwyciężył. Ale Filistyńczycy znowu rozłożyli się w tej samej dolinie. Więc słowo od Boga już było. Dawid powinien ruszać i uderzyć na nich. Ale Dawid nie zrobił tak. Przyszedł do Pana i zapytał: Panie, a teraz mam ruszać czy nie? I co Bóg powiedział? Tak, ruszaj, zwyciężysz. Nie. Pan powiedział: nie ruszaj za nimi, ale zajdź ich od tyłu. No to powinien od razu ruszyć z wojskami swoimi, zajść ich od tyłu i uderzyć na nich. Ale słowo od Pana było jeszcze inne. Zajdź ich od tyłu, od strony krzewów balsamowych i czekaj. I czekaj, aż posłyszysz szum na wierzchołkach krzewów balsamowych. To będzie wojsko Pana. I wtedy, kiedy posłyszysz ten dźwięk, ruszaj. I Dawid dokładnie uczynił tak, jak mu powiedział Pan. I to jest najważniejsze w życiu naszym. Kiedy mamy wrogie sytuacje, kiedy mamy trudne sytuacje w naszym życiu, nie zawsze od razu mamy ruszać, uderzać, ale mamy zapytać Pana: Panie, jak mam postąpić? I to jest ważne. To jest w życiu naszym naprawdę ważne. Nie starajmy się komplikować sprawy prowadzenia Bożego w naszym życiu. W rzeczywistości trudno jest nie słyszeć głosu Bożego, jeśli naprawdę staramy się być Mu miłymi i staramy się być Mu posłusznymi. Niektórzy ludzie zastanawiają się, no jak to posłyszeć głos Boży? Ja bym powiedział, tak jak już wspomniałem, trudno nie słyszeć tego głosu. Chyba że jesteśmy Bogu nieposłuszni i nie jesteśmy mili dla Boga naszego. Ale jeśli jesteś miły, szukasz zawsze możliwości, by Go wielbić, by Go wywyższać, by Go czcić i chwalić, i jesteś posłuszny, posłuszna głosowi Jego, to Bóg będzie mówić do ciebie. Dawid był tym posłusznym, był tym miłym dla Boga. I wtedy, kiedy przychodził, pytał Pana, miał odpowiedź od Boga. I to jest dla nas naprawdę ważne. Jeżeli pozostajemy pokorni, to On, Bóg, obiecuje, że będzie nas prowadził. Jeśli jesteśmy pokorni przed Bożym obliczem, to dajemy się prowadzić Bogu naszemu. I w przypowieściach w 16 rozdziale, w 9 wersecie są takie słowa: serce człowieka
obmyśla jego drogę. Lecz Pan kieruje jego krokami. Człowiek myśli o swojej drodze, ale krokami naszymi, jeśli jesteśmy pokorni przed Bożym obliczem, kieruje nasz Pan. I to jest naprawdę ważne, abyśmy poddawali się Jego prowadzeniu. Są trzy proste kroki pomagające w usłyszeniu Bożego głosu. Po pierwsze, poddajmy się Jego panowaniu. Poprośmy Go, aby pomógł nam wyciszyć nasze własne myśli i pragnienia i opinie innych ludzi, które mogą wypełniać nasz umysł. Nawet jeśli mamy dar dobrego intelektu, w tej chwili pragniemy słyszeć głos Boży, nie głos naszego intelektu. Nie chcemy słyszeć, co inni ludzie do nas mówią, ale chcemy słyszeć, co Bóg do nas mówi, bo On ma najlepszy umysł. On ma najmądrzejszy umysł i potrzebujemy Jego dobrej porady. Przy powieściach w trzecim rozdziale, w piątym i szóstym wersecie, trzeci rozdział, jest powiedziane tak: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie ścieżki twoje. Zobaczmy, jeśli poddajemy się Bogu, jeśli oczekujemy na to, że On będzie do nas mówił, to On będzie przemawiał i będzie prostował nasze ścieżki. Będzie nas kierował we właściwym kierunku. A w 2 Koryntian 10:5 jest powiedziane, to jest werset z innego takiego fragmentu większego i wy znacie ten fragment, bo często go cytujemy, i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Myśli nasze podbijamy w niewolę. Co to znaczy? To znaczy, że jak podbijasz w niewolę, to czynisz je komuś posłuszne. Jeśli jesteś niewolnikiem, to znaczy musisz wykonywać nie swoją wolę, tylko wolę tego, komu jesteś poddany w niewolę. Jeśli jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa, to jesteśmy Jemu poddani. A więc nasze myśli muszą być Mu poddane. Po drugie, sprzeciwmy się wrogowi, bo może chcieć nas oszukać właśnie w tej chwili. I posłużmy się autorytetem, który dał nam Jezus Chrystus, aby w Jego imieniu, co robić? Uciszać głos wroga. A więc po pierwsze poddajmy się Bogu, po drugie sprzeciwiajmy się wrogowi. W imieniu Jezusa Chrystusa uciszamy wroga w jaki sposób? Jakuba 4,7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Znacie to słowo? To jest bardzo znany fragment i bardzo często go cytujemy. I taka jest prawda. Mamy być posłuszni Bogu, a sprzeciwić się diabłu. I kiedy sprzeciwiamy się złemu, to on od nas ucieka. I wreszcie po trzecie, oczekujmy, że nasz miłujący Ojciec, niebiański Ojciec, będzie do nas mówił. I po zadaniu Bogu jakiegoś pytania, które nas nurtuje, o którym rozmyślajmy, poczekajmy, aż On odpowie. A On zrobi to na pewno. Pytajmy Pana, a On odpowie. A więc zobaczmy, musimy oczekiwać na Pana. Być posłusznym Bogu, przeciwstawić się wrogowi i oczekiwać Pana. Oczekiwać, że do nas będzie mówił. W Jana w 10 rozdziale 27 wersecie jest powiedziane o słuchaniu Pana.
owce mojego głosu mają słuchać. Mojego głosu słuchają. I ja znam je, a one idą za mną. A więc mamy słuchać Boga. I to jest ważne. Bóg mówi do nas na różne sposoby. Przemawia do nas, zachęca nas, koryguje nas, napomina nas. Pozwólmy, aby Bóg mówił do nas w taki jednak sposób, jak On wybierze. I nie starajmy się dyktować Bogu zasad według tego, jakie metody prowadzenia byśmy chcieli w naszym życiu. To Bóg jest naszym Panem. To On jest Panem, a my jesteśmy Jego sługami i mamy Go słuchać. Mamy być ulegli Jemu sercem naszym. Bo istnieje bezpośredni związek pomiędzy uległością a słyszeniem. Jeśli nie jesteśmy ulegli, nie będziemy też słyszeć. Jeśli jesteśmy ulegli, będziemy słyszeć. Saul zgrzeszył i Bóg go odrzucił. A jeszcze później zaczął go nękać duch nieczysty. Dawid zgrzeszył i co? I Bóg napomniał go, a on pokornie przyszedł przed Boże oblicze i uważał, że jest godny śmierci. I dlatego Saul nie podobał się Bogu, a Dawid podobał się Bogu. Każdy, kto słucha głosu Bożego, jest tym, który podoba się Bogu. Jeśli nie słuchamy głosu Bożego i Bóg daje nam swoje rady, daje nam swoje słowa, a my nie chcemy tego słuchać, to Bóg nie ma w nas upodobania. Musimy to dobrze wiedzieć. W 1 Samuelowej, 3 rozdziale, 9 werset i 10, 9 werset, właściwie druga część, i jest powiedziane tak: idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz: mów, Panie, bo sługa twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. I przyszedł Pan. Stanął i zawołał jak poprzednio: Samuelu! Samuelu! A Samuel rzekł: mów, bo sługa twój słucha. To jest poddawanie się głosowi Bożemu. To jest słuchanie tego, co Bóg do nas mówi. Bóg może zdecydować się przemówić do nas przez swoje słowo. I może to się stać na przykład w trakcie naszego codziennego czytania Biblii, Pisma Świętego. Może też wskazać nam konkretny werset w Piśmie Świętym. I ten werset jakby wyskakuje z Biblii i uderza nas. Nagle czytasz fragment, a jeden werset uderza. Słowo od Pana. Bóg może też wskazać nam cały fragment Słowa Bożego, który będzie omawiał konkretną sytuację w naszym życiu. Może też przemówić do nas słyszalnym głosem. I to nie zawsze może być takie bardzo milutkie słowo. Ja, kiedy się modliłem wiele lat temu, stałem na kolanach, Modliłem się, mówiłem do Boga. I posłyszałem głos. Taki wyraźnie słyszalny głos. Zamilknij! Zerwałem się na równe nogi. W pokoju było ciemno, światło zapaliłem, nikogo nie było. Zgasiłem światło, znowu stanąłem na kolanach i znowu mówię do Boga. I wreszcie znowu słyszę głos: zamilknij. Pozwól, że ja coś powiem. Takie mogą być sytuacje w naszym życiu. Bóg może przemówić słyszalnym głosem.
jeśli nie dopuszczamy go do głosu, to przemówi. Bóg chce mówić. I Bóg wtedy mówił do mnie. Długo mówił. Ja nic nie mówiłem do Boga. Bóg cały czas mówił. I wtedy właśnie nauczył mnie słuchać Jego głosu. Bóg może przemówić do nas przez sen albo przez widzenie. Przez słowo, Psalm 119, werset 105 mówi tak. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Słowo Twoje. Boże Słowo jest pochodnią, jest światłością naszym ścieżką. Widzimy? Wyraźnie jest powiedziane. Jak może przemówić do nas przez sen? Na przykład Mateusza 2,13. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu. Dziwne słowo, ale ratujące. Ale to było przez sen. Jest wyraźnie powiedziane, przez sen. Oczywiście wcześniej, również przez sen, otrzymali słowo trzej królowie, którzy przyszli do Jezusa, aby go odwiedzić. Aby nie wracali tą drogą, którą przyszli i nie zachodzili do Heroda. Pamiętamy, to też było przez sen. Tam jest wyraźnie powiedziane. Dalej Bóg może przemówić przez widzenie. Na przykład Izajasz 6,1. Nie 61, tylko 6 rozdział, pierwszy werset. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Znamy ten fragment, bo czytamy często Ewangelistę Starego Testamentu, czyli Izajasza, i te wszystkie wersety nam tak mocno w pamięć zapadają. A więc przez widzenie Bóg może mówić. Najbardziej jednak powszechnym sposobem przemawiania przez Boga jest to, że Bóg mówi przez cichy głos w wewnętrznym natchnieniu. To najczęściej tak jest. Na przykład Izajasza 30 rozdział, 21 werset. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. I w ten sposób właśnie najczęściej Bóg przemawia do nas ludzi, że w wewnętrznym człowieku, w wewnętrznym natchnieniu, Słyszymy ten Boży głos, który nas ukierunkowuje. Za każdym razem ten głos oczywiście musi się zgadzać z Pismem Świętym. Pamiętajmy o tym i zawsze to sprawdzajmy. Musimy uznać, żeby słyszeć głos Boży, musimy uznać swój grzech przed Bogiem. Wyznajmy wszelkie grzechy, bo czyste serce jest niezbędne, jeśli chcemy słyszeć Boga. Czyste serce jest niezbędne, aby w ogóle wychwycić ten Boży głos, który do nas mówi. W Psalmie 66, w wersetach 18-19 jest powiedziane tak. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Lecz Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę na modlitwę moją. Widzimy? To jest właśnie ten sposób przychodzenia do Boga. Żeby Bóg przemówił, to nie możemy nic knuć w sercu swoim. Ja przypominam sobie nieraz ten przykład już z kazalnicy podawałem, jak pewien złodziej przed skokiem modlił się, żeby Bóg go pobłogosławił i żeby go nie złapali. To ten złodziej mi opowiada. Wiecie? To jest ciekawe, prawda? Jak można wbrew Słowu Bożemu, przeciwko przykazaniom Bożym,
zaczynać przychodzić do Pana i oczekiwać, że Bóg będzie błogosławić. Ale czy my czasami, może nie aż w takiej jasnej sytuacji, ale w takiej troszkę niezgodnej ze Słowem Bożym, prosimy Boga, żeby Bóg nam dopomógł. Daj Boże, żeby mu nie wyszło. Bo Słowo Boże mówi, że my mamy wrogów naszych przeklinać, tak? Nie? Nie, Leszek mówi, że nie. Mamy wrogów naszych błogosławić. I Słowo Boże tak właśnie mówi. My mamy się nauczyć nie grzeszyć i wyznawać te grzechy nasze, które popełniamy w życiu naszym. Musimy wrócić do tego miejsca, gdzie wyraźnie odczuwaliśmy, że Bóg nas prowadzi, że Bóg przewodzi w naszym życiu. Jeśli gdzieś zgubiliśmy Bożą drogę, wróćmy do tego miejsca, do tego czasu, w którym ostatni raz słyszeliśmy wyraźnie przeszywający dźwięk Bożego głosu. Na wylot nas przeszywał głos Boży. Musimy wrócić do tego miejsca. Jeżeli przestaliśmy słyszeć, musimy wrócić do tego miejsca. Niebezpieczne jest polegać tylko na innych, ale musimy to my słyszeć głos Boży. Zadajmy też sobie pytanie, czy posłuchaliśmy i zrobiliśmy poprzednią rzecz, którą Bóg wtedy nam nakazał. To jest ważne. Wracamy do tego miejsca, gdzie Bóg nas prowadził i przypomnijmy sobie, co Bóg nam zlecił, co mieliśmy wykonać. Czy na pewno to zrobiliśmy? Bo Bóg nam to przypomni. Będziemy o nową rzecz prosić. To jest tak, jak pożyczyłeś od człowieka 100 zł, a po pewnym czasie, po pół roku przychodzisz do niego i chcesz znowu 100 zł pożyczyć. On ci przypomni tamte 100 zł, których nie oddałeś. A jak ci przypomni, a ty zdziwiony staniesz, ja nie oddałem? No nie, nie oddałeś. Chcemy coś od Boga, a nie wykonaliśmy tego, co Bóg nam wcześniej zlecił. Prosiliśmy Pana, Bóg nam powiedział, co mamy zrobić, a my tego nie zrobiliśmy. I znów przychodzimy po pomoc. Dlatego wróćmy do tego miejsca, wykonajmy to, co Bóg nam zlecił, a wtedy idźmy dalej. Bóg może mówić do nas i na pewno będzie przemawiać do nas. Na pewno. Pozwólmy Mu, aby On nas prowadził. Bóg w tym celu posłuży się innymi ludźmi. Wiedzmy o tym. Aby potwierdzić nasze prowadzenie, nasze wybranie, potwierdzi. Ale my musimy go słyszeć sami, bezpośrednio. Wiecie, to jest zawsze niebezpieczne, żeby oprzeć się tylko na tym, co inni ludzie mówią. Ja czytałem, nawet dzisiaj rano żonie wspomniałem o tym, o pewnym proroku, który przyszedł, aby Jeroboamowi zwiastować, że kary Boże spadną na jego bezbożne życie i bezbożne prowadzenie Izraela. I że ołtarz, na którym on, król, nie kapłan, składał ofiarę, że się rozleci w pył. Wiemy, jak się król zachował, wyciągnął rękę, powiedział, pochwycić go! Już nie mógł opuścić tej ręki. I później tego samego męża Bożego prosił, aby wołał do Boga, aby Bóg odwołał, żeby mógł opuścić swoją rękę. I on to zrobił. Czy upamiętał się ten król? Oczywiście nie. Ale ja chcę powiedzieć o tym proroku. Poszedł ten prorok, inną drogą miał wracać stamtąd i miał nic nie jeść na tym miejscu i nic nie pić. Ani posiłku, ani wody. I kiedy on odszedł, stary prorok, który akurat przy tym nie był, synowie jego byli przy tym wydarzeniu, opowiedzieli ojcu, to on szybko na osła pojechał za tym prorokiem, zawrócił go,
powiedział, przyjdź do mojego domu i zjedz. No on oczywiście wypowiedział słowo pańskie, że nie może jeść ani pić, ale ja też jestem prorokiem i właśnie Pan przemówił do mnie, czy anioł pański przemówił do mnie, że mam zawrócić ciebie i masz zjeść. No i on zawrócił. I co się stało? Jeszcze przy stole, jak jadł, ten starszy prorok, który go zawrócił, mówi, a ponieważ nie usłuchałeś głosu Bożego, to Bóg sprawi, że nie zostaniesz pochowany w swoim grobie. I odszedł stamtąd i w drodze napadł na niego lew i go rozszarpał. A ten prorok starszy wziął go stamtąd z drogi, pochował go w swoim grobie i dla mnie to jest takie śmieszne, zaśpiewał pieśń. Oj biada, bracie. Kochani, to aż dziwne. Jak nie można się opierać na tym, tylko na tym, co mówi ktoś inny? Ja przypominam sobie też taki przykład pewnego młodego człowieka. Do zboru ich przyjechał pewien kaznodzieja i głosił słowo. No i tak zachęcał do tego, żeby na misję jeździli. I jeden młody człowiek słuchał tego kaznodziei. Po nabożeństwie przychodzi do swojego pastora. Pastorze, Bóg mi dzisiaj objawił, że mam jechać do Afryki, do jakiegoś tam kraju wymienił. Mam być misjonarzem. Pastor mówi, dobrze, możesz jechać. Ale skąd to wiesz? No ten kaznodzieja mi powiedział. To pastor mówi, wiesz co, to musisz ze sobą tego pastora zabrać tam. Ten młody człowiek mówi, ale po co? Bo nie będziesz wiedział, kiedy masz wrócić. Widzimy, jak to jest opierać się na tym, co ktoś mówi? Należy opierać się na tym, co ktoś mówi, ale trzeba jeszcze mieć osobiście głos od Pana. To, co ktoś ci mówi, może być tylko potwierdzeniem. A wszystko to musi zgadzać się z Pismem Świętym. Widzimy, jak to jest z głosem Bożym? Musimy uważać. Bóg wyjaśni nam wszystko. Co będzie do nas mówił, co ma nam do powiedzenia, ale w swoim czasie, w odpowiednim momencie. Nie mówmy o swoim prowadzeniu, wszem i wobec rozgłaszajmy, dopóki Bóg nie da nam na to pozwolenia, abyśmy tak mogli czynić. Nie rozgłaszajmy. Ja jestem wielkim sługą Bożym. Jeśli ci Bóg na to nie pozwoli, nic nie mów. Czasem dzieje się to, ten Boży wybór tak od razu, czasami trochę później. Ale głównym celem czekania jest uniknięcie zasadzek diabelskich. Jakich zasadzek? Po pierwsze, pychy, bo to Bóg przemówił do mnie, więc ja mogę wszem i wobec. Po drugie, zarozumiałości, poprzez mówienie, zanim osiągniemy pełne zrozumienie. Mówisz, zanim Bóg jeszcze skończył, to ty już mówisz. I wtedy może się okazać, że na końcu jest zaprzeczenie tego, co na początku było powiedziane. A ty już powiedziałeś. Po trzecie, nieuwzględnienie tego, kiedy i w jaki sposób Bóg chce osiągnąć swój cel. Bo to może być wprowadzanie w błąd. I wreszcie po czwarte, wprowadzanie zamętu wśród ludzi, którzy także potrzebują przygotowanych serc. Jeśli mówisz ludziom w nieodpowiednim momencie właściwe rzeczy, ale w nieodpowiednim momencie, może to spowodować tragedię. Pewien lekarz powiedział pewnemu choremu człowiekowi, że jest chory na raka i że w ciągu 2 tygodni umrze. Ten człowiek poszedł do domu i odebrał sobie życie. A później się okazało, że pomylił się lekarz.
nie tego człowieka wyniki wziął. A człowieka już nie ma. Widzimy, jak to jest? W nieodpowiednim momencie coś mówisz. Pośpieszysz się. Tak może być i z duchowym życiem. W Kaznodziei Salomona w 3 rozdziale, w 7 wersecie jest powiedziane tak. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Takie proste. Wszedłeś na drzewo, rozerwałeś sobie spodnie i na drzewie nitkę, igłę bierzesz i zszywasz. Jest czas rozrywania, musisz zejść i przygotować się i zszyć. Tak jest w duchowym życiu również. Jest czas milczenia i czas mówienia. I taki przykład mamy w Łukasza 9,36. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. A oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. Przemienienie Jezusa na górze. Nic nie mówili, nikomu nic nie powiedzieli w tych dniach. Widzimy? Jest czas. Czas mówienia, ale jest też czas milczenia. Rozeznawajmy i rozróżniajmy też prowadzenie od fałszywego prowadzenia. My musimy uważać na to, jak jesteśmy prowadzeni i przez kogo. Uważajmy na podróbki, bo one są. Słyszeliśmy na pewno o podrabianych banknotach. Słyszeliście? A czy słyszeliście kiedyś o podrabianych torebkach papierowych? Pewnie nie. A dlaczego nie? Bo tylko to, co ma wartość, warta jest podrabiania. I dlatego szatan bardzo się stara, aby podrobić wszystko to, co czyni Bóg. Wszystko, co tylko uda mu się skopiować. Mamy taki przykład w 2 Mojżeszowej 7,22. Jednak to samo uczynili czarami swoimi czarowniczycy egipscy. I serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, jak Pan zapowiedział. Podrabiali do pewnego momentu. Aż później Mojżesz zrobił znak od Boga, i od tego momentu już oni nie mogli podrobić. Wartościowe rzeczy są do podrobienia. Więc jeśli masz prowadzenie Boże, jeśli masz działanie Bożego Ducha Świętego, za każdym razem szatan będzie próbował podrobić. I uważaj na to. Bo prowadzenie Boże to nie prowadzenie szatana. Prowadzenie szatana nie będzie się zgadzać ze Słowem Bożym. 2 Mojżeszowej, to czytaliśmy. Podrobione prowadzenie przychodzi na przykład przez seanse spirytystyczne, przez wróżbiarstwo, astrologię, wahadełka i temu podobne rzeczy. I niektórzy w tym kierunku w Piśmie Świętym jest opisane, poszli. 2 Królewska 21,6. Również swego syna oddał na spalenie, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zażegnywaczy i wróżbitów i wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. Manasses, król izraelski. Widzimy, do czego doszło? Jak zwiedziony został? Nie dał się zawrócić. Prowadzenie Ducha Świętego pociąga nas do Jezusa, do prawdziwej wolności, do Bożej łaski, do Bożego miłosierdzia i do Bożej mądrości. Natomiast prowadzenie szatana odciąga nas od Boga i wciąga nas do niewoli. Dlatego zwróćmy uwagę, bo jest różnica pomiędzy tym, co czyni Bóg, a co próbuje zrobić szatan. Najważniejszym testem prawdziwego prowadzenia
jest, czy nasze prowadzenie idzie za zasadami Biblii, zasadami Słowa Bożego. Czy się zgadza ze Słowem Bożym? Duch Święty nigdy nie przeciwstawia się Słowu Bożemu. Amen? Nigdy się nie przeciwstawia. I dlatego musimy wyznać wszelki grzech w tej dziedzinie, bo czyste serce jest konieczne, jeśli chcemy słyszeć Boga. Jak już czytaliśmy w Psalmie 66, 18 werset, gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Jeśli coś knujemy, jeśli coś jest nieczystego w naszym życiu, to nie wychodzi to. Bo Bóg w czystym sercu tylko działa. Całkowicie poddajmy się i poddajmy serca nasze Bogu naszemu. Przeciwstawianie się ze strony ludzi jest jednak czasami wskazówką prowadzenia od Boga. Ja nie będę tego fragmentu całego czytał, ale znacie, tylko wspomnę, Dzieje Apostolskie, 21 rozdział o tym podaje, tam od 10 do 14 wersetu, kiedy Agabus wziął pasek od Pawła i związał sobie tym paskiem ręce i powiedział, że człowieka, do którego należy ten pasek, tak zwiążą w Jerozolimie, i tam wszyscy zaczęli namawiać Pawła, żeby nie szedł do Jerozolimy. Wszyscy go przekonywali i co tam jest powiedziane? Że Paweł nie dał się nikomu przekonać. Przeciwstawił się wszystkim tym, którzy go namawiali. I czego to oznaką było? Bożego prowadzenia. Tak go Bóg prowadził. Dlatego przeciwstawił się ludziom, ale na podstawie tego, co Bóg mu powiedział. Ważną rzeczą jest uległość wobec Pana. Uległość wobec Pana. Na przykład w Daniela mamy taką sytuację opisaną, ja nie będę tego czytał, tylko wspomnę w 6 rozdziale, tam od 6 do 23 wersetu, kiedy to król ogłosił, że trzeba modlić się do posągu, który on postawił, a Daniel otworzył okno i w stronę Jerozolimy się modlił na cały głos. Przeciwstawił się całkowicie. Był posłuszny Bogu. I w Dziejach Apostolskich również taka sytuacja jest opisana. I po prostu ci, którym zabroniono głosić Ewangelię, apostołowie, powiedzieli, kogo mamy bardziej słuchać, was czy Boga? Ludzi czy Boga? A więc przeciwstawili się ludziom, i to znamienitym ludziom, najwyższemu kapłanowi, ale byli posłuszni Bogu. Bunt nigdy nie jest z Boga, ale czasami to Bóg wskazuje człowiekowi, abyśmy odsunęli się od osób, które są ponad nami, i to uczynili w taki sposób, który nie będzie buntem, ale częścią Bożego planu. A więc nie idziemy za tym, co nam niektórzy zwierzchnicy mówią, ale ze względu na Boży plan. Bóg sam ujawni twoje i moje powołanie. Musimy na to oczekiwać, bo Pan sam stanie i pokaże, w czym jesteś używany. Każdy uczeń Jezusa ma swoją niepowtarzalną usługę. I Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. Ja nie będę czytał, tylko wspomnę o tym. Na przykład List do Rzymian, 12 rozdział. I cały, jak sobie przeczytamy, albo 1 Koryntian, 12 rozdział. Tam jest mowa o darach. Darach Ducha Świętego i posługach. Jeden w tym samym duchu otrzymuje to, drugi w tym samym duchu otrzymuje to. Mamy bardzo unikalne powołanie od Boga. Każdy z nas. Jest to również opisane i w Efezjan 4 rozdziale i w 1 Piotra 4 rozdziale. Tam wszędzie jest powiedziane, że Bóg nas wybrał i nas używa. Po prostu ma dla nas dary swoje, ma dla nas posługi. I Bóg to ujawni, Bóg to pokaże. Napełni swoim Duchem Świętym, będziesz używany i będzie to widoczne. Im bardziej staramy się słyszeć szczegółowo głos Boga, tym bardziej skuteczni będziemy w działaniu. W
swoim powołaniu. Boże prowadzenie to nie jakaś zabawa czy gra. Boże prowadzenie to poważna sprawa, w której uczymy się tego, co Bóg chce i uczymy się tego, jak mamy to uczynić. Co i jak. Wola Boża czyni i mówi. Mówi właściwą rzecz we właściwym miejscu, z właściwymi ludźmi, we właściwym czasie, we właściwej kolejności, pod właściwym kierownictwem, używając właściwej metody, przy właściwej postawie serca. Widzimy? To się wszystko musi harmonicznie zgrać. Inaczej nie ma objawienia się woli Bożej. Dlatego musimy czekać na Niego. To On to wszystko ujawnia i On to wszystko prowadzi. Trwajmy w stałej jedności z Bogiem. Praktykujmy słuchanie głosu Bożego, a jest to tak, jak podnoszenie słuchawki telefonu i rozpoznawanie głosu swojego najbliższego przyjaciela. Znamy ten głos. Przecież słyszeliśmy go już tak wiele razy wcześniej. Znamy ten głos. Jezus przy słuchawce czeka na Twój głos. Jezus mówi do Ciebie. Śpiewamy taką pieśń. Porównajmy młodego Samuela ze starszym Samuelem. Czytaliśmy całe te fragmenty już nie jeden raz. W pierwszej Samuelowej nie czytamy tego, ja tylko wspomnę. W pierwszej Samuelowej trzeci rozdział od 4 do 7. To tam, gdzie wspomnieliśmy o tym, że Samuel nie znał głosu Bożego i Heli powiedział: idź. Jak jeszcze raz posłyszysz ten głos, powiedz: Panie, sługa Twój słucha. Mów. Nie znał jeszcze głosu. Ale jak później się zachowywał? Na przykład w 8 rozdziale od 7 do 10, albo w 12 rozdziale od 11 do 8, kiedy był wybierany Saul na króla nad Izraelem. Widzimy, jak się Samuel precyzyjnie wypowiada, a Bóg mówi to, a Bóg mówi to. A wy posłuchajcie, co Bóg wam radzi. Nie bierzcie sobie króla, bo ja jestem waszym jedynym królem. I tak dalej. Dokładnie słyszał. Znał ten głos. Zaczął go poznawać, kiedy był małym dzieckiem, małym chłopcem. I nauczył się ten głos rozpoznawać. Bóg pragnie więzi z nami. Więź, czyli relacja, jest najważniejszym powodem, dla którego mamy słuchać głosu Pana. To więź jest wytwarzana przez to, że Bóg do nas mówi, a my do Boga mówimy. Bóg nie tylko jest nieskończony, ale jest też osobowy. To jest osoba. Jeżeli nie porozumiewamy się z Nim, to nie mamy z Nim osobowej relacji. Prawdziwe prowadzenie to zbliżanie się do przewodnika, do Ducha Świętego. To jest prawdziwe prowadzenie. Wzrastamy ku poznawaniu Pana coraz lepiej. Gdy On mówi do nas, gdy słuchamy Go i jesteśmy Mu posłuszni, to wtedy raduje Jego serce. I na koniec dwa fragmenciki króciutkie z 2 Mojżeszowej 33:11. I rozmawiał Pan z Mojżeszem, twarzą w twarz. Tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. A w Mateusza 7:24-27 jest powiedziane: każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je,
będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął. A upadek jego był zupełny, całkowity. I my nauczmy się słuchać, co Bóg do nas mówi, bo to jest naprawdę ważne. My nieraz tak oczekujemy, że będziemy, czy będziemy słyszeć głos Boży, czy będziemy, a On cały czas mówi. I niemądrym jest nie słuchać, co On do nas mówi. I niech nas Bóg błogosławi, prowadzi i niech ma z nami bliską społeczność. Do tego nas nawołuje i ja wszystkich was i siebie zachęcam. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Chwała Panu naszemu. Teraz poprosimy grupę uwielbiającą, zaśpiewamy pieśń. W czasie śpiewania pieśni zbierzemy dobrowolną ofiarę i jeszcze te, tak? Tu jest dla... Nie ma przez kogo przekazać. Kto by tu przekazał? O, Beatka. To jest dla kozaka. Pawła. A to jest dla Małgosi Derlukiewicz i Natalii. Derlukiewicz tam jest. Powstańmy wszyscy, będziemy śpiewać. W czasie śpiewania pieśni zbierzemy dobrowolną ofiarę. Od razu po tym jeszcze pomodlimy się z namaszczeniem. I później jeszcze będzie modlitwa. Kto dzisiaj prowadzi? Miecio. Dobrze. Panie,
brata Edzia i starszych zboru i pastorów. Włożymy ręce i będziemy się modlić. Stajemy przed Twoim obliczem, nasz jedyny w Trójcy, jedyny Boże i Panie, Królu nasz. I w Twoim imieniu sprzeciwiamy się słabości ciała, sprzeciwiamy się atakom choroby. W Twoim imieniu stajemy przeciwko wszystkiemu temu, co przychodzi przeciwko naszemu bratu. I ogłaszamy Twoją wolność, Panie. Ogłaszamy Twoje wyzwolenie. Niech Twój Duch Święty dotknie naszego brata. Niech przyjdzie Twoje uwolnienie. Niech przyjdzie Twoje wyzwolenie. Dlatego, że Ty jesteś jedynym ratunkiem, jedyną pomocą, jedynym zwycięstwem. Ty jesteś potężnym Bogiem. Dlatego Duchu Święty stąpi i wypełni. Stąpi i wypełni. Uwolnij i wyzwól. Panie nasz i Boże, Ty jesteś potężnym Bogiem. Królem i Panem. I Ty zawsze dajesz nam swój ratunek. A my wiemy, że Ty nas zawsze wysługujesz. Bo jesteś naszym jedynym lekarzem. Jedynym wyzwoleniem. Dlatego w Twoim imieniu gromimy choroby. W Twoim imieniu ogłaszamy wyzwolenie. Wolność, wolność, wolność. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Halleluja, halleluja. Bądź błogosławiony, Królu nieba i ziemi. Hosanna, halleluja. Amen, amen. Boże Święty, Wszechmogący, łaskawy, cudowny. Dziękujemy Ci, Boże, że możemy na tym miejscu się zgromadzać w Twoim imieniu, naszego Boga wielkiego, cudownego, naszego Króla Królów i Pana Pana. Panie, dziękujemy Ci z całego serca za ten wspaniały czas, czas uwielbienia, gdzie mogli Panie śpiewać Twoją chwałę. A Ty zrzesłeś, Panie, ze swoim świętym duchem i ogarnąłeś nas, Panie, że mogliśmy bardziej, bardziej śpiewać na Twoją chwałę, radować się przed Twoim świętym tronem. A swej dobroci i miłości, Boże Wszechmogący, Twój Syn Jezus Chrystus oczyści nas z grzechów i mogliśmy, Panie, przystąpić, Panie, do stołu Pańskiego. Dziękujemy Ci, Boże umiłowany, jesteś dobry i cudowny. Nas ciągle kochasz i posyłasz do nas słowo, Panie, do swoich dzieci, żebyśmy, Panie, swoje życie prostowali, ścieżki prostowali. Jak mamy, Panie, chodzić Twoją drogą, Ty nas, Panie, uczysz i dziękujemy Ci, Panie. Chwała Ci, dobry Boże, wspaniały. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty chcesz uzdrawiać, leczyć, Panie, namaszczać. Dziękujemy Ci, Boże, wspaniały Królu. Pobłogosław, Panie, siostrę Lilę. Z tej uzdrów, Panie, tą kostkę, która jest nabrzmiała, ma problemy. Dotknij się, Panie, uzdrów ją, Panie. Usuń to, Panie, do nabrzmienia, żeby ona zaczęła dobrze funkcjonować. Boże Święty, prosimy Cię, Panie, błogosław ją, Boże Święty. Alleluja, Tyś wielki Bóg, wspaniały Pan. Marek prosił o swoje dzieci, o Szymonka z bólu gardła. Uzdrów, Boże Święty, uzdrów go, Panie. Dotknij się tego gardełka, daj, Panie, normalne funkcjonowanie. Prosi także o swoją Anię, która ma rękę złamaną. Daj, Panie, pozytywne, dobre zrośnięcie, że ta ręka dobrze funkcjonowała, że nie było żadnych powikłań. Daj uzdrowienie tym dzieciom. Chwała Ci, dobry Boże, wspaniały Królu. Alleluja. Alleluja. Asia i Leszek, dziękuję Tobie, Boże, że mogli otworzyć ponownie firmę. Błogosław ją, Panie. Błogosław to, Panie, te małżeństwo. Błogosław tą firmę, te półkolonie, którą chcą teraz prowadzić. Błogosław, Panie, oni potrzebują Twojego błogosławieństwa, Twojego prowadzenia, Twojej obecności w ich życiu, Panie. Chwała Ci, dobry Boże. Błogosławimy ich, to całe małżeństwo i całą rodzinę, to całą ich firmę.
Boże święty, aleluja. Pobłogosław moją żonę Ewę, która, Panie Boże, przekonujące źle się poczuła. Błogosław ją, Panie, uzdrów ją, Boże święty. Dotknij się, Panie, wzmocnij ją, Panie, podnieś ją, Boże jedyny. Chwała Ci, dobry Boże. Aleluja, Tyś wielki Bóg, wspaniały Panie Król. Prosimy Cię, Panie, Panie Boże, o budowę, którą Ty, Panie, rozpocząłeś i Ty zakończysz. Ale Cię prosimy o finanse. Bardzo dużo pieniędzy brakuje na to pokrycie tego budynku. Błogosław, Panie, wiele swoje skarbce, Panie. Daj Boże Wszechmogący, żeby nie brakowało na te materiały, które bardzo podrożały. Błogosław, Panie, żeby nie brakowało na wypłaty na pracowników. Błogosław, Panie, pastorów to wszystko nadzorują. Boże Święty Wszechmogący, żebyśmy mogli się radować. Dodaj nam wiary, Panie, że ten budynek powstanie na Twoją chwałę, na Twoją chwałę. Aleluja. Błogosław, Panie, ten czas w Międzyleśu, to nabożeństwo. Boże Święty, wszystkich, którzy tam się będą udawać, błogosław. Zaszczyć, Panie, swoją obecność, żeby tam się wzniosła chwała na Twego imienia w tym regionie. Aleluja. Błogosław nas powrót do domu. Daj nam, Panie, szczęśliwy powrót. Spędziły dobry czas tej niedzieli. Aleluja. Hosanna Bogu Świętemu. Amen. Amen. Ogłoszenia. Usiądźmy na chwilkę i powiem tak.